Na początku studiów na pewno, bo też trzeba podzielić naukę na takim wydziale. Na początku się uczy warsztatu i to jest ważne, tego warsztatu, jak się chce być malarzem, to się uczy malować obraz. Ale z czasem się uczy myślenia i to chyba jest później najważniejsze, że te studia uczą patrzenia, widzenia i takiego otwartego myślenia, które się wykorzystuje nie tylko malując obraz, ale w zasadzie rozwiązując później każdy problem z każdej branży. Trochę zostaje tego świeżości spojrzenia na coś. Polygon Studio założyliśmy razem z bratem. Na początku robiliśmy głównie wizualizacje dla architektów, takie wizualizacje wnętrz, czy jak ma wyglądać budynek z zewnątrz dla architektów. Później z biegiem czasu robiliśmy coraz więcej tych makiet, historycznych miasteczek, ogólnie historycznych obiektów. Ciekawa na pewno była współpraca z muzeami. Robiliśmy całą multimedialną część wystawy na Zamku Lubelskim. To był dość duży projekt, to trwało ponad rok. Bardzo ciekawe doświadczenie ze względu na to, że współpracuje się już z naukowcami, bo robi się różne projekty. Część jest bardzo trudna, bo trzeba znaleźć zawsze jakiś złoty środek, przedstawić jakiś obiekt, proces wykonywania, żeby było to zgodne ze stanem faktycznym, jak to wyglądało, ale też, żeby to było czytelne dla odbiorcy. I na pewno tak pracując z naukowcami można się bardzo wiele nauczyć. To jest ciekawe doświadczenie. My trafiliśmy na taki ciekawy okres, że mając te 30 lat i okolice, jeżeli ktoś był graczem, no to był świadkiem historii bardzo gwałtownego rozwoju technologii, no i tym samym grafiki 3D, bo przecież w latach 90. czasy Terminatora, no to była najwyższa jakość grafiki 3D, jaką można zrobić w filmie. A minęło te 15 lat i w zasadzie każdy może coś takiego zrobić w domu na zwykłym komputerze. Teraz pracujemy takim zespołem, znaczy tak robimy to niezależnie, nie mamy na to budżetu żadnego póki co, chociaż staramy się coś pozyskać, nad grą, która się będzie rozgrywać w Lublinie w XVII wieku. To ma być taka przygodówka, może mam nadzieję, że trochę horrorowata, ale zobaczymy. Ma się nazywać Pakt. Początek XVII wieku, Lublin, w tle alchemia, jakiś spisek, metafizyczne zło, pożar Lublina i temu podobne sprawy. Tam mają się jakieś wątki, pojawiać wątki z jakichś lubelskich legend, postaci historyczne, mniej i bardziej. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie.